Zostały tylko ślady. Eugeniusz Gedymin Kaszyński. Młodość. Eugeniusz Gedymin Kaszyński przyszedł na świat w rodzinie Zofii Michaliny z domu Borkowskiej i Józefa Kaszyńskich 22 sierpnia 1903 roku w Łodzi. Jego ojciec Józef, z pochodzenia Litwin, był nauczycielem gimnazjalnym, pochodził ze wsi Żynie, znajdującej się w guberni suwalskiej. W 1893 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Wejwach, a następnie podjął pracę w guberni piotrkowskiej. W 1902 roku przeniósł się do Łodzi, gdzie poznał nauczycielkę Zofię Michalinę Borkowską. Młodzi pobrali się 10 lutego 1907 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Łodzi. Małżonkowie poza Eugeniuszem doczekali się jeszcze dwojga potomstwa. Córki Urszuli Biruty, urodzonej 25 grudnia 1907 roku, a zmarłej 20 listopada 1993 roku, oraz syna Jerzego Olgierda, urodzonego 24 września 1912 roku, a zmarłego 29 kwietnia 1942 roku. W 1910 roku Kaszyńscy przeprowadzili się do miejscowości Brus pod Łodzią. W 1924 roku w Rudzie Pabianickiej powstał Rudzki Klub Sportowy, w którym od 1925 roku utworzono sekcję lekkoatletyczną. Jednym z pierwszych organizatorów i zawodników sekcji był 16-letni Eugeniusz Kaszyński. Jego pasją była lekkoatletyka, zwłaszcza pięciobój, w którym osiągał liczące się wyniki. Od 1928 roku do 1931 uczył się w II Państwowym Liceum i Gimnazjum imienia pierwszego prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza w Łodzi. Liceum wówczas mieściło się na ulicy Ogrodowej 26. W czasie nauki był instruktorem sportowym dla młodszych zawodników. Spokojny i opanowany, potrafił należycie motywować podwładnych do wytężonego wysiłku. W tym czasie został też zawodnikiem szkolnej drużyny hokejowej. W 1931 roku Eugeniusz Kaszyński zdał egzamin maturalny, po którym wstąpił do szkoły podchorążych piechoty nr 2 w Biedrusku pod Poznaniem, gdzie otrzymał przydział do kompanii karabinów maszynowych. Podchorążówkę ukończył, zdając 27 czerwca 1932 roku egzamin, otrzymując równocześnie promocję do stopnia plutonowego podchorążego rezerwy. Szkołę ukończył, zajmując 43. lokatę na 118 absolwentów. Został przydzielony do 31. Pułku Strzelców Kaniowskich stacjonujących w Łodzi. Pułk ten walczył w 1919 roku na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 18 sierpnia 1920 roku podjął pościg za uciekającymi bolszewikami i wyzwolił Wyszków, rozbijając radziecki 57. Pułk Strzelców. Następnie pułk przerzucono do Zamościa, gdzie między 29 a 31 sierpnia wspólnie z oddziałami ukraińskimi bronił miasta oblężonego przez 1. Armię Konną dowodzoną przez Siemiona Budionnego. Między 11 a 13 września pułk walczył pod Sokalem. Za walki w latach 1919-1921 36 żołnierzy pułku dekorowano krzyżem Virtuti Militari. Od roku 1930 pułk szkolił rekrutów na potrzeby Korpusu Ochrony Pogranicza. 12 września 1932 roku Eugeniusz Kaszyński został przeniesiony do rezerwy. W tym czasie dwukrotnie brał udział w ćwiczeniach rezerwistów jako dowódca plutonu broni maszynowej. Pozytywne opinie, jakie otrzymał w czasie ćwiczeń, oraz pozytywne cechy charakteru, jak sprawiedliwość i solidarność, zaowocowały. Z dniem 1 stycznia 1935 roku Eugeniusz Kaszyński został mianowany na stopień podporucznika z 2801 lokatą w Korpusie Oficerów Rezerwy Piechoty. Przez rok 1935 roku był trenerem i zawodnikiem sekcji lekkoatletycznej Klubu Pracowników Zjednoczonych Zakładów Włókienniczych Karola Szajberta i Ludwika Grochmana w Łodzi. Wszędzie pozostawiał po sobie pozytywne opinie służbowe. W 1937 roku podporucznik Kaszyński został członkiem Związku Strzeleckiego Strzelec w Łodzi.
paramilitarnej organizacji, która kontynuowała tradycję Związku Strzeleckiego założonego w 1910 roku we Lwowie. Związek zajmował się młodzieżą przedpoborową, pochodzącą ze środowisk wiejskich i rzemieślniczych. Kładł główny nacisk na zagadnienia wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Podlegał Ministerstwu Spraw Wojskowych. Być może na przydział Eugeniusza Kaszyńskiego miała wpływ jego sportowa przeszłość. W Związku Strzeleckim podporucznik Kaszyński pełnił rolę instruktora przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego oraz komendanta powiatowego. Ta ostatnia funkcja jest wyznaczona z ramienia wojska. Tuż przed wybuchem wojny Kaszyński zostaje komendantem chówca przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego w Chorodence. We wrześniu 1938 roku był na miesięcznym kursie komendantów powiatowych przysposobienia wojskowego w Warszawie, a od 3 listopada do 13 grudnia 1938 roku przeszedł kurs dowódców oddziałów przeciwpancernych w Różanie nad Narwią. Na tym ostatnim kursie otrzymał Kaszyński bardzo pozytywną opinię. Inteligencja znaczna. Wykazał bardzo dużą sumienność i uczciwość pracy, w której jest bardzo dokładny, spokojny. Godność osobistą ceni wysoko. Stanowisko oficera rezerwy traktuje poważnie. Energiczny. Do przełożonych odnosi się szczerze i lojalnie. Karny, koleżeński. Na trudy fizyczne wytrzymały. Zdolny. Pracował z zapałem. Napięta sytuacja międzynarodowa spowodowała, że podporucznik Kaszyński z dniem 1 kwietnia 1938 roku ponownie został powołany do wojska. Tym razem trafił do 49. Pułku Piechoty Strzelców Huculskich w Kołomyi. Kampania wrześniowa. W 1939 roku 49. Pułkiem dowodził podpułkownik Karol Chodała, późniejsza ofiara zbrodni katyńskiej. Niestety w kampanii wrześniowej pułk nie walczy w pełnym składzie. Drugi batalion, który zajął pozycje obronne w rejonie Wiśnicza, walcząc w składzie grupy operacyjnej Boruta, brał udział w walkach o Tarnów i Radomyśl, kończąc swój szlak bojowy 17 września pod Torubinem. Pozostałe jednostki 49. Pułku Piechoty w nocy z 15 na 16 września pod Jaworowem odniosły sukces w walce z elitarnym niemieckim pułkiem SS Germania. Tak ten atak wspominał pułkownik Prugar Kettling. Podjechałem bliżej wsi. Walka trwała nadal, ale ogień słabł. Strzelcy 49. Pułku Piechoty wtargnęli już do środka wsi, siekąc i kując bagnetem każdego, kto im się pod rękę nawinął. Odzywające się od czasu do czasu seriami strzały pistoletów maszynowych urywały się nagle w połowie magazynków. Czuło się, że ręka, która jeszcze przed ułamkiem sekundy naciskała spust, martwieje i bezwładnie opada, paraliżowana uderzeniem kolby lub bagnetu. Żadnych okrzyków. Bój toczył się w ciemnościach i złowrogiej ciszy. Nikt nim już nie kierował, nikt o pardon nie prosił. Wrażenie było niesamowite. Toteż groza, jaka opanowała Niemców, musiała przewyższać wszystkie dotychczasowe ich przeżycia. Z takim zaskoczeniem i z takim atakiem nie spotkali się na pewno nigdy. Trwoga, wśród której ginęli, nie znikła z ich twarzy. Sam generał Kazimierz Sosnkowski pisał: słońce wschodziło, gdyśmy wjeżdżali do wsi drogą wciętą głęboko w pofałdowany teren. Na oku widniały wymowne ślady niedawnej walki w postaci sprzętu motorowego porzuconego przez Niemców. W miarę zagłębiania się w wieś, ilość zdobyczy wzrastała z każdą chwilą. Sprzęt leżał wszędzie, na drogach i w rowach przydrożnych, w podwórkach obejść gospodarskich, w opłotkach i bocznych uliczkach. Gdyśmy dotarli do głównej ulicy, biegnącej z południa na północ rozległej wsi, przed naszymi oczyma roztoczył się imponujący, niezapomniany widok. Szeroka droga, jak okiem sięgnąć, zawalona była stłoczonym sprzętem motorowym, armatami, ciągnikami, bojowymi wozami obsługi, wozami amunicyjnymi, motocyklami. Łatwo było odcyfrować dramatyczny przebieg wypadków. Tutaj przeciwnik już się nie bronił. Właściwa walka stoczna została wzdłuż zachodnich krańców wsi. Przy pierwszej próbie uruchomienia kolumny na przedzie utworzył się zator. Po czym Niemcy ogarnięci paniką porzucili sprzęt i zwiali perpedes. Wedle zeznań ludności niektórzy z nich uciekali dosłownie w bieliźnie. W wyniku walki zniszczono i spalono około 400 sztuk sprzętu bojowego Niemców. Po tym starciu jednostkę niemiecką wycofano z walk na froncie. Niestety ciągłe walki o przebicie się do Lwowa powodują również straty po polskiej stronie. Resztki pułku w sile 102 żołnierzy z rannym dowódcą przebiły się do Lwowa, gdzie wzmocniły siły obrońców.
W ramach mobilizacji w oparciu o kadrę i rezerwistów 49. Pułku Piechoty utworzono dwa bataliony, które weszły w skład 2. Pułku Piechoty i 3. Pułku Piechoty Grupy Stryj Obrony Narodowej dowodzonej przez generała Stefana Dębińskiego. Jednostki te zabezpieczały tzw. przedmoście rumuńskie i zwalczały dywersję ukraińską. Podporucznik Eugeniusz Kaszyński w kampanii wrześniowej na rozkaz podpułkownika Franciszka Kleina, dowódcy Karpackiej Półbrygady Obrony Narodowej, był oficerem Batalionu Obrony Narodowej Stanisławów, wchodzącego w skład Grupy Stryj. Już 20 sierpnia 1939 roku wraz z jednostką jako oficer załadowczy wyruszył do Sławska i Błyskowca. Zadaniem batalionu było zabezpieczyć granicę państwową z Węgrami. Nowe zadania polegały na zaplanowaniu i wytyczeniu linii obrony w górach, przyjmowaniu transportów broni i amunicji, kierowaniu pracami ziemnymi, przyjmowaniu i wysyłaniu meldunków sytuacyjnych. Od 10 września podporucznik Kaszyński przydzielony został do improwizowanej grupy Stryj. Brał udział w walkach na odcinku Stryj-Stanisławów, ochraniał granicę z Rumunią. Kolejna reorganizacja nastąpiła 14 września, jednak wobec wkroczenia 17 września 1939 roku na ziemię polskie oddziałów Armii Czerwonej podjęto decyzję o wycofaniu się na Węgry. W nocy z 19 na 20 września żołnierze batalionu kapitana Leona Wilczewskiego przekroczyli granicę polsko-węgierską na Przełęczy Wyszkowskiej. Kaszyński nadzorował spalenie tajnych dokumentów oddziałów polskich. Początkowo batalion skierowano do miejscowości Łopuszna, a następnie Wołowiec. Formalnie z dniem 24 września 1939 roku został internowany na Węgrzech. Jednostki, w których służył podporucznik Kaszyński, wchodziły w skład 11. Karpackiej Dywizji Piechoty, uznanej przez generała Sosnkowskiego za najlepszą polską jednostkę walczącą na froncie południowym. Francja. Żołnierze polscy przekraczający granice państwa polskiego byli internowani w obozach na Węgrzech. Podporucznik Eugeniusz Kaszyński trafił do obozu na Dzikanidzia, gdzie przebywał do końca 1939 roku, pełniąc wyznaczone funkcje. W obozie kończy 2-miesięczny kurs samochodowy. Dzięki działaniom władz wojskowych i przychylnej postawie Węgrów zorganizowano kanał przerzutowy ochotników do dalszej walki. Uciekinierzy z węgierskich obozów kierowani byli do rumuńskich portów, skąd na pokładach statków docierali do Francji. Taką drogę już na początku 1940 roku przebył porucznik Eugeniusz Kaszyński. 1 stycznia dotarł pociągiem do Zagrzebia, gdzie miejscowy konsulat Rzeczypospolitej wydał mu nowe dokumenty potrzebne do dalszej podróży. 4 stycznia z portu Split odpływa do Francji. Na terenie Francji, zgodnie z dwustronną umową, odtworzona została Armia Polska. Funkcję premiera rządu Rzeczypospolitej oraz wodza naczelnego objął generał Władysław Sikorski. Początkowo do 4 kwietnia 1940 roku Kaszyński przebywa w ośrodku wyszkolenia oficerów w Niort, skąd zostaje przydzielony do 8. Pułku Piechoty jako instruktor wyszkolenia. 8. Pułk Piechoty wchodził w skład 3. Dywizji Piechoty. Plany rozwoju dywizji były zmieniane i w efekcie była ona dywizją lekką, a jej organizacja nie została ukończona. Dowódcą 8. Pułku Piechoty był podpułkownik dyplomowany piechoty Aleksander Misiurewicz. W czerwcu 1940 roku w pułku było około 130 oficerów i 3000 szeregowych i podoficerów. Niestety jednostka była bardzo słabo uzbrojona, praktycznie bez broni ciężkiej. Mimo to Polacy otrzymali rozkaz. 3. Dywizja Piechoty wraz z wchodzącym w jej skład 8. Pułkiem Piechoty wyznaczona została do obrony tzw. Reduty Bretońskiej. Rozpoczął się 100-kilometrowy marsz w stronę bretońskiego wybrzeża do portów leżących przy ujściu Loary. Wobec tragicznej sytuacji na froncie większość jednostek 3. Dywizji rozwiązano między 19 a 20 czerwca 1940 roku. Poborowi z terenu Francji najczęściej powracali do swoich domów. Podporucznik Kaszyński z własnej inicjatywy postanowił z niewielką grupą żołnierzy dotrzeć do Croisic. Z tego portu do Wielkiej Brytanii dotarło 53 oficerów i 98 podoficerów i szeregowych 8. Pułku Piechoty. Z całej 3. Dywizji ocalało 250 oficerów i 1527 żołnierzy. Wśród nich był Kaszyński. Anglia. Po wylądowaniu w Plymouth na brzegu brytyjskim
Kaszyński, podobnie jak inni żołnierze 3. Dywizji, trafił do obozu Coldbridge, a następnie do obozu Crawford. Na początku sierpnia został skierowany do Elzig w Szkocji, gdzie ówczesny dowódca pułkownik Stanisław Sosabowski tworzył kanadyjską brygadę strzelców. Już 15 sierpnia zrezygnowano z planów werbunku Polonii Kanadyjskiej, a jednostkę przekształcono w 4. Kadrową Brygadę Strzelców. Od października 1940 roku brygadę skierowano do obrony wschodniego wybrzeża Szkocji na półwyspie Fife. Już wtedy, na jesieni 1940 roku, zaczęto poszukiwać ochotników, którzy mieli prowadzić działania dywersyjne w kraju. W tym czasie podporucznik Kaszyński został wybrany do pierwszego eksperymentalnego kursu walki partyzanckiej. W trakcie kursu kandydatów doskonalono w strzelaniu, minerstwie, walce wręcz, topografii, wywiadzie, maskowaniu i przetrwaniu w lesie. Po powrocie do jednostki kursanta obowiązywała ścisła tajemnica na temat prowadzonego szkolenia. W czasie szkolenia Kaszyński poznał innego oficera z brygady, Jana Piwnika, z którym los połączy go w okupowanym kraju. Od stycznia 1941 roku w brygadzie prowadzono szkolenia skoczków spadochronowych w miejscowości Ringway. Sytuację tę wykorzystał dowódca brygady Stanisław Sosabowski, wysyłając na przeszkolenie spadochronowe kolejnych żołnierzy. 1 marca do Ringway oddelegowany został Eugeniusz Kaszyński, który wkrótce awansował do stopnia porucznika. 9 maja 1941 roku ukończył kurs instruktorów spadochroniarstwa z najwyższą oceną. Wydana wtedy opinia porucznika Juliana Gębołysia na temat Kaszyńskiego brzmi: bardzo dobry wychowawca, instruktor, bardzo odważny i spokojny, dobry dowódca i wychowawca spadochronowy, praktycznie zdolny do każdego działania. Po powrocie do jednostki ponownie zajmuje się pracą szkoleniową. Naczelny wódz i premier rządu polskiego generał Władysław Sikorski rozkazem z dnia 9 października 1941 roku przemianował 4. Brygadę Kadrową Strzelców na 1. Samodzielną Brygadę Spadochronową. Przeznaczeniem brygady był udział w walkach na terenie okupowanego kraju. Zgodnie z koncepcją przygotowaną wspólnie przez Komendę Główną Armii Krajowej oraz Sztab Naczelnego Wodza w Londynie było przygotowanie i przeprowadzenie powstania zbrojnego w kraju z chwilą wkroczenia na ziemię polskie odtworzonych na emigracji regularnych wojsk polskich. Po powrocie do brygady Kaszyński został w niej instruktorem spadochroniarstwa. Jego naturalny talent pedagogiczny znów dał znać o sobie. Niestety szkolenie spadochronowe było bardzo niebezpieczne. W licznych wypadkach tracili życie żołnierze i instruktorzy. Do najtragiczniejszego wypadku doszło 8 lipca 1944 roku, kiedy to w czasie nocnych ćwiczeń w zderzeniu dwóch samolotów zginęło 26 Polaków oraz 8 lotników ze Stanów Zjednoczonych. Polacy opracowali program szkolenia wstępnego, tak zwany Małpi Gaj w Largo House, gdzie część sprzętu została zakupiona lub zbudowana przez polskich żołnierzy. Powstała w Linden Links wieża spadochronowa polskiego pomysłu wybudowana była ze środków sztabu naczelnego wodza. Dopiero w 1944 roku Brytyjczycy uznali polską jednostkę za brygadę spadochronową. W samej brygadzie odbywały się również inne kursy, jak na przykład kurs bytowania nazwany przez polskich żołnierzy korzonkowym. Nabyte tam umiejętności przeżycia w ekstremalnych warunkach uzupełniały przygotowania do działania w konspiracji. Jeszcze we Francji w 1939 roku pojawiła się grupa ochotników chcących kontynuować walkę w okupowanym kraju. Zwolennikami tej formy walki byli kapitanowie Maciej Kalemkiewicz oraz Jan Górski. Po uzyskaniu akceptacji wodza naczelnego generała Władysława Sikorskiego w październiku 1940 roku kapitan Kalemkiewicz zorganizował pierwszy polski kurs spadochronowy. 12 uczestników w ciągu 2 tygodni oddało po 4 skoki spadochronowe, w tym jeden nocny. Oddział 6 sztabu naczelnego wodza przystąpił do werbunku i szkolenia ochotników. Jak mówiono, cichociemnych, bo działali w nocy i po cichu.
Ogółem zgłosiło się 2413 kandydatów, w tym 15 kobiet. 579 osób uznano za gotowych do przerzutu. Do Polski wysłano 316 cichociemnych, w tym jedną kobietę. Cichociemni nie przechodzili jednakowego przeszkolenia, lecz byli kierowani na specjalistyczne kursy. Walka konspiracyjna wymagała nie tylko dywersantów, lecz także minerów, saperów, radiotelegrafistów, a nawet fałszerzy dokumentów. Wszystkie szkolenia objęte były ścisłą tajemnicą, stąd przez wiele lat cichociemnych otaczała aura tajemniczości. Trochę światła na proces szkolenia rzuciły wspomnienia kielczanina cichociemnego Tomasza Kostucha, pseudonim Bryła. Na koniec czworo przykazań. Nie wolno nawiązywać żadnych kontaktów z miejscową ludnością. Z budynku wychodzić, a raczej wyskakiwać, jedynie oknami pierwszego piętra. Parterowe były zresztą zakratowane. Przez otaczające dom płoty trzeba obowiązkowo skakać, w dowolnym oczywiście sposób. Furki jedynie do użytku kadry. I ostatnie. Normalnym krokiem chodzi się wyłącznie w pomieszczeniach, na zewnątrz zawsze biegiem. Dzień rozpoczynał się od 5-kilometrowego biegu w pełnym umundurowaniu, a po śniadaniu 9 godzin zaprawy fizycznej przez 2 tygodnie. Pod koniec szkolenia 2 egzaminy. Pierwszy wymagał udowodnienia samodzielności, zaradności oraz umiejętności bytowania w nieznanym terenie. Drugi to specjalny tor przeszkód, który należało przebyć w określonym czasie. W zupełnym pustkowiu mamy przetrwać o własnych siłach ładne parę dni. Każdy ma tylko nóż, pudełko zapałek, trochę sznurka i stalowego drutu. Żadnych zapasów żywności. Niewielki szałas upleciony z gałęzi stanowi dostateczną osłonę przed wiatrem i deszczem. Legowisko wymoszczone z drobnych gałązek i liści zapewnia nocny odpoczynek. Trzeba tylko nieustannie podsycać ognisko, bo po zapadnięciu ciemności chwyta przejmujące zimno. Podstawowe pożywienie to dzikie króliki i ryby. Jadłospis urozmaicały od czasu do czasu jaja mew gniazdujących na samotnych skałach oddalonych od brzegu. Brodziło się więc lub płynęło w lodowatej wodzie, warto jednak było, bo jajka naprawdę smakowały, choć nieco zalatywały rybą. Teraz kolej na tor przeszkód. Próbę rozpoczynam skokiem z pierwszego piętra naszego budynku. Instruktor włącza stoper. Skoki przez wszystkie płoty i dobiegam do pionowego urwiska, wspinaczka po zwisającej luźno linie, następnie bieg na skraj lasu. Po drodze przesadzam norowy i doły o niebagatelnej szerokości. Ponowna wspinaczka, tym razem na wysokie, ogołocone z gałęzi drzewo. Mniej więcej w połowie poziomu naprężona lina, po której trzeba się przedostać na inny pień. Forsowanie chybotliwej siatki rozciągniętej do wysokości kilku metrów pomiędzy dwoma sąsiadującymi drzewami. Potem czołgam się pod niziutko rozpiętymi niemal nad samą ziemią drutami kolczastymi. Czuję, jak ostre kolce szarpią bluzę, pozostawiając bolesne krechy na plecach. Dalej pionowy, ponad 20-metrowy uskok. Zjazd po skośnej, rozpiętej linie i bieg po wąziutkich pniach nad głęboką wodą. Spinaczka na wyniosłą skałę i zeskok z jej szczytu na drugą, niższą w poprzek głębokiej, kilkunastometrowej szczeliny, której dno zalegają poszarpane głazy. Jeszcze kilka różnych przeszkód i na koniec ostatnia próba. Przygotować i odpalić ładunek wybuchowy. Nieco groźnego plastiku, cylindryczny detonator, spłonka i króciutki odcinek prochowego lądu. W błyskawicznym tempie trzeba plastyk ugnieść foremną bryłkę, umieścić detonator i w jego otwór wsunąć spłonkę z uciętym skośnie lądem. Potem przytknąć do niego łepek zapałki, poczyć draską i odczekać, aż ląd zacznie syczeć. Oznacza to, że za parę sekund nastąpi detonacja. Teraz należy położyć uzbrojony ładunek na ziemi i kilkoma susami uskoczyć za pobliską skałę. Głośny wybuch oznacza koniec próby i zatrzymanie stopera. Pora na kolejny stopień wtajemniczenia. Będzie nim nauka cichego zabijania i niekonwencjonalne strzelanie. Musimy umieć zabijać wroga po cichu. Ręką, nożem, obcasami, dusić linką. Nigdy nie przypuszczałem, że może istnieć tyle naukowych sposobów cichego uśmiercania. Każdy zaatakowany musi zginąć natychmiast. Co najważniejsze, bezgłośnie. Trzeba więc wiedzieć, gdzie i jak uderzać, które organa w ciele człowieka są najczulsze. Potem demonstracje chwytów, ciosów, pchnięć oraz rzutów nożem.
Patrząc na mistrzowskie popisy naszych instruktorów, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że są nimi wyłuskani ze świata przestępczego zawodowi gangsterzy, nożownicy i rewolwerowcy. Czasowo tylko przyodziani w mundury. Nawet głęboko zachodzący na szyję szwabski hełm może być niezawodną bronią. Teraz musimy nauczyć się strzelać. Tu na kursie cichociemy strzela bowiem przede wszystkim instynktownie. Na wyczucie, bez celowania. Z biodra, z podrzutu, z obrotu, w skoku, podczas wykonywania padni i przeróżnych pozycjach ciała. Do celów ruchomych i niebędących w ruchu. We dnie i w nocy, prawą i lewą ręką, a także oburącz z przedśrodkowej osi ciała. Różne rodzaje broni to nasz chleb powszedni. Z broni krótkiej oddaje się zawsze do każdego celu po dwa szybkie strzały. Skutek będzie wówczas pewniejszy. Należy jednak pamiętać, aby w czasie zmiany magazynka pozostawić w lufie ostatni nabój z poprzedniego. Posługując się natomiast pistoletem maszynowym, trzeba strzelać jak najkrótszymi seriami. Wówczas rozrzut jest mniejszy i oszczędza się amunicję. Ukoronowaniem szkolenia były biegi terenowe wytyczonymi szlakami. Załadowany pistolet dłoni, kieszenie pełne zapasowych magazynków. Biegniemy pojedynczo wśród zarośli i skał, pokonując urwiste ściany, głębokie jary i niecki pełne błotnistej wody, sięgające nierzadko po pas. W najbardziej nieoczekiwanych miejscach ukazują się na krótką chwilę ruchome i nieruchome cele. Oto zza skały wyskakuje znienacka sylwetka biegnącego Niemca, przyciągana szybko po drucie. Trzeba błyskawicznie oddać dwa strzały. Pod krzakiem po piersi SS-mana znowu dwa strzały. Za pniem przyczyniona postać klęczącego wehrmachtowca. Bach, bach! Zmiana magazynków w pełnym biegu. Drewniany domek, kopniak w drzwi i skok do środka. Za stołem Niemiec, w łóżku leży inny. Trzeba ich błyskawicznie równo obdzielić. Potem przez okno metodą głowa naprzód i przewrotka. A tuż za węgłem nowy nieprzyjaciel. Dwa strzały, chyba celne i dalej biegiem. Czy ta cholerna trasa nigdy się nie skończy? Po wstępnym szkoleniu eliminującym część kandydatu odbywała szkolenie spadochronowe, po którym kursanci otrzymywali znak spadochronowy. Kolejne zadania były trudniejsze do wykonania, na przykład wysadzić most kolejowy chroniony przez posterunek Home Guard, który poinformowano o możliwości sabotażu. Gwardziści uzbrojeni są w broń i ostrą amunicję. Innym jest włamanie do urzędu i skopiowanie tajnych, chronionych dokumentów, tak by nikt tego nie zauważył, czy próba wytrzymałości. Po prawdziwym aresztowaniu przez policję należy wytrzymać 72 godziny przesłuchania prowadzonego przez ludzi wierzących, że złapali prawdziwego niemieckiego dywersanta. Jeszcze tylko fałszywa tożsamość i ubranie, drobiazgi, zużyty bilet tramwajowy, papierosy, zapałki. Wszystko identyczne jak w kraju lub pochodzenia niemieckiego i kandydat jest gotów. Odmienne specjalistyczne szkolenie przeszedł porucznik Stanisław Jankowski, pseudonim Agaton. W konspiracji kierował Wydziałem Legalizacji i Techniki. Zajmował się podrabianiem niemieckich dokumentów, które zdobywano dzięki warszawskim kieszonkowcom. Perfekcyjnie fałszowano legitymacje, przepustki, karty urlopowe, prawa jazdy, rozkazy wyjazdu, delegacje. W skali fałszerstw może świadczyć fakt, iż w latach 1943-44 wytwarzano około 1000 fałszywych dokumentów miesięcznie. I jeszcze jedno. W sali wykładowej ośrodka Wondley End na mapie znalazło się hasło „Wywalcz jej wolność lub zgiń”. Jego autor, cichociemny kapitan pilot Florian Adrian, pseudonim Liberator, został aresztowany przez Gestapo 23 czerwca 1944 roku w Kielcach i tego samego dnia rozstrzelany w Suchedniowie. Postacią niezwykłą w środowisku cichociemnych był syn ziemi świętokrzyskiej, pułkownik Józef Sławomir Hartmann. Przed wojną adiutant prezydenta Ignacego Mościckiego, w Wielkiej Brytanii komendant ośrodka w Only End oraz szef polskiej sekcji kierownictwa operacji specjalnych. Wobec niemożności bycia cichociemnym ze względu na przedwojenną popularność otaczał Skoczków opieką i pamięcią, hodując w powojnie w swojej posiadłości 316 róż. W marcu 1942 roku Eugeniusz Kaszyński został zastępcą komendanta ośrodka wyszkolenia powietrznego, będąc jednocześnie instruktorem pokładowym. Został też skierowany na kurs dowódców kompanii spadochronowych. W tym czasie przełożeni wydali o nim taką opinię. Wytrzymały i sprawny fizycznie, wysokiej klasy instruktor wychowania fizycznego i spadochronowego. Odważny, ambicja pracy i czynu. Duża inicjatywa i energia. Bardzo lubiany przez podwładnych, umie ich przywiązywać do siebie.
Patriotyzm zdolny do poświęceń, wobec przełożonych lojalny, zainteresowania z dziedziny sportów. Od 24 kwietnia do 15 maja 1942 roku uczestniczy w kursach zorganizowanych w Bollier. Anglicy wydali o nim taką opinię. Wysoki poziom inteligencji, zdolny i chętny do wytężonej pracy, charakter silny, lecz cośkolwiek zarozumiały, trochę indywidualista i wydaje się byłby lepszy w pracy samodzielnej. Między 15 maja a 20 czerwca 1942 roku przebywał na kursie walki konspiracyjnej zorganizowanym w Only End. Wkrótce w tym samym miejscu był uczestnikiem kursu odprawowego. Po nim 24 sierpnia 1942 roku złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej i został oddelegowany na stację wyczekiwania. Na ojczystej ziemi 1 października 1942 roku z lotniska Thamesford pod Londynem wystartował czterosilnikowy samolot Halifax ze 138 specjalnego dywizjonu lotniczego. Jego załoga realizowała misję Gimlet 14. W ramach zadania przewidziano zrzut czterech skoczków, w tym robota i nurta, czyli podporucznika Waldemara Świeca i porucznika Eugeniusza Kaszyńskiego. Obu oficerów łączy przyjaźń, a dodatkowo połączy wkrótce wspólna walka. Cichociemni lądowali na placówce RAK zorganizowanej koło wsi Cyganka w okolicy Mińska Mazowieckiego. Następnie przerzucono ich do Warszawy, gdzie pod opieką kobiet, tzw. ciotek, uczyli się życia w warunkach okupacji. Pod koniec listopada 1942 roku obaj zostali skierowani do Skarżyska. Znajdowała się tam komenda Radomsko-Kieleckiego Okręgu Armii Krajowej. Specjalnie przeszkoleni do walki konspiracyjnej oficerowie byli wprost bezcenni. Cichociemnych zakwaterowano we wsi Michniów. Zimą zakopana w śniegu doskonale nadawała się do szkolenia ochotników do walki partyzanckiej. Już 26 lutego 1943 roku doszło do pierwszej akcji bojowej. Polegała ona na zatrzymaniu pojazdów na drodze Kraków-Warszawa na Baranowskiej Górze. Zatrzymanym Niemcom miano rekwirować wszystko, co mogło przydać się w dalszej walce. Sam Kaszyński tak wspominał tę akcję. Jest godzina 15:30. Gdy obserwator od strony Skarżyska sygnalizuje samochód do obróbki, ze zgrzytem hamulców piękna limuzyna staje niemal na furmance. Cztery wisy zaglądają do środka. Cisza jest teraz pogłębiona przerażeniem. Wreszcie przez otwarte drzwi wozu wychodzą najpierw rozdygotane ręce, później nie mniej rozdygotane nogi. Pasażerów jest troje. Dyrektor zakładów amunicyjnych w Skarżysku z żoną oraz urzędnik fabryki. Pistolety już odebrane zarówno od pasażerów, jak i od szofera. Nasi odprowadzacze przystępują właśnie do swego dzieła, gdy wpada Mieczysław. Choć to Niemiec, ale koledzy po fachu. Pozwólcie, że ja im będę czynił honory domu. Składa im ukłon. Ujmując pod rękę dyrektora, pełnym galanterii ruchem, wskazuje mu wejście do naszego salonu. Dyrektor z przerażenia słania się na nogach i jęczy, że ma w samochodzie 100 tysięcy złotych, że chętnie je odda der Polischer Wehrmacht, byle tylko darować mu życie. Bardzo dobrze, chwali Mieczysław, nie przestając go ciągnąć do lasu. Powiększa to strach Niemców, a szczególnie dyrektora. Opierając się zaklina Mieczysława, że jest ein guter Mann, że zrobi wszystko, byle tylko życie, byle tylko życie. Tak? No to krzycz. Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Ryczy Niemiec. Zdejmuj te szatki. Przekomiczny jest widok trzech postaci rozłożonych na śniegu w gwiazdę. Po chwili sygnalizują drugi samochód z kierunku Kielc. Rozkaz do wysiadania trzeba powtórzyć kilkukrotnie. Wychodzi wreszcie olbrzym w mundurze SS, za nim Niemka i podoficer z Wehrmachtu. Rozbrojeni posłusznie ściągają mundury i układają się dookoła. Gwiazda nabiera symetrii. Słychać warkot nadjeżdżającego samochodu. Wyciągamy z niego Oberleutnanta Schmidta, szefa żandarmerii z Kielc, trzech żandarmów i jednego żołnierza Wehrmachtu. Liczba zdobytej broni, mundurów, płaszczy, butów rośnie. Zbiera się również trochę innego dobra. Korespondencji wojskowej i cywilnej, planów, pieniędzy. Zatrzymane w czasie akcji niemieckie samochody zostały spalone.
Chęć odwetu na niemieckim okupancie spowodowała powstanie oddziałów partyzanckich na okupowanych ziemiach polskich. Ich twórcami byli patrioci stawiający walkę z okupantem za najważniejszy cel prowadzący do odzyskania niepodległości. Nie inaczej było na ziemi świętokrzyskiej, gdzie działał oddział organizacji kadry Polski Niepodległej, dowodzony przez podporucznika czasu wojny Pawła Stępnia, pseudonim Gryf, czy oddział grupy Odwet dowodzony przez Władysława Jasińskiego, pseudonim Jędruś. Oddział ten po śmierci swojego dowódcy 9 stycznia 1943 roku przyjął nazwę Jędrusie. Oba te oddziały zostaną w przyszłości scalone z Armią Krajową. Wobec wzmocnienia oporu przeciwko okupantom w Armii Krajowej pojawiła się koncepcja utworzenia oddziału konspiracyjnego, wykonującego rozkazy kierownictwa dywersji. Na komendanta wyznaczono porucznika Jana Piwnika, pseudonim Ponury. Był on wychowankiem nurta z czasów szkolenia w Wielkiej Brytanii. Dowódcą był cichociemnym, zrzuconym w listopadzie 1941 roku do kraju. Sławę i uznanie przyniosła mu akcja, kiedy to 18 stycznia 1943 roku wspólnie z cichociemnym porucznikiem Janem Rogowskim, pseudonim Czarka, uwolnili z więzienia w Pińsku dowódcę 3. odcinka wachlarza, kapitana Alfreda Paczkowskiego, pseudonim Wania. Akcja ta zwróciła na młodego oficera uwagę szefa KEDYW-u pułkownika Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Mając do pomocy instruktorów walki konspiracyjnej, nowe zadanie wydawało się możliwym do zrealizowania. W czerwcu 1943 roku Ponury został szefem kieleckiego KEDYW-u i dowódcą oddziału partyzanckiego. Oddział bardzo szybko rozrasta się liczebnie, by ostatecznie podzielić się na dowództwo pod komendą Ponurego oraz 3 zgrupowań. Dowódcą zgrupowania numer 1 był Nurt, a w skład zgrupowania wchodziły oddziały Grota, Szorta, Habdanka i Tarzana. Dowódcą zgrupowania numer 2 był Robot. Komendę nad zgrupowaniem numer 3 objął podporucznik Stanisław Pałac, pseudonim Mariański. Łącznie w sierpniu 1943 roku zgrupowania liczyły około 450 żołnierzy. W pierwszym okresie szkolenia partyzantów położono przede wszystkim nacisk na wyszkolenie bojowe, przy czym Nurt pokazał swój kunszt strzelecki. Do tego dochodziła nauka składania i rozkładania różnej broni będącej na wyposażeniu oddziału. Czołganie, maskowanie, co ciekawe, poruszanie się po lesie, choć wydawało się, że dla chłopców pochodzących ze wsi las to naturalne środowisko. Najwięcej ćwiczyli żołnierze Robota. Cichociemny dodatkowo urządzał dla swoich ludzi 40-kilometrowe forsowne marsze. Wielu z nich ta nauka uratuje życie, gdy ścigani przez niemieckie obławy będą sprawnie wymykać się oprawcom. W pierwszym okresie istnienia zgrupowań najbardziej aktywny był oddział porucznika Eusebiusza Domorackiego, pseudonim Grot. W marcu i kwietniu 1943 roku pozyskano tak potrzebną broń dla oddziału. W maju żołnierze Ponurego i Nurta opanowali strzelnicę zakładów zbrojeniowych Hasak w Skarżysku. W jej wyniku pozyskano 3 ciężkie karabiny maszynowe, 1 karabin maszynowy, 11 pistoletów maszynowych, 29 sztuk broni krótkiej oraz kilka tysięcy sztuk amunicji. W lipcu 1943 roku grupa bojowa zgrupowań zaatakowała pod miejscowością Łączna pociąg pośpieszny kursujący na trasie Warszawa-Kraków oraz w pobliżu doprowadziła do zderzenia kolejnych 2 pociągów. Niemcy stracili 8 zabitych, po stronie ruchu oporu był 1 poległy. Ale lipiec zapisał się również tragicznie w historii zgrupowań. 12 lipca Niemcy przeprowadzili pacyfikację Michniowa. Wybór wsi nie był przypadkowy. Michniów od pierwszych godzin okupacji wspierał żołnierzy polskich, po raz pierwszy dostarczając pomocy oddziałowi wydzielonemu Wojska Polskiego, dowadzonego przez majora Henryka Dobrzańskiego, pseudonim Hubal. Dali też schronienie Nurtowi i Robotowi w początkowym okresie formowania oddziału. Sami też ochotniczo wstępowali do zgrupowań. W bestialskiej masakrze zginęło ponad 100 osób. Odwet spadł na Niemców w nocy z 12 na 13 lipca, kiedy żołnierze Ponorego ostrzegli pociąg relacji Warszawa-Kraków. Niestety 13 lipca Niemcy wracają do Michniowa, niszcząc kolejne zagrody i mordując kolejne 100 osób.
W ciągu 2 dni zamordowano co najmniej 204 osoby, spalono zupełnie zabudowania i nie pozwolono uprawiać ziemi. Wkrótce Niemcy podjęli 2-tygodniową obławę na zgrupowania, wystawiając do walki ponad 5000 żołnierzy. 26 sierpnia 1943 roku oddział wachmistrza Tarzana z zasadzki likwiduje dowódcę niemieckiej 174. Dywizji Piechoty, generała porucznika Kurta Rennera. Oddział ten już wcześniej miał za sobą udane walki z Niemcami. Dołączając do zgrupowań, utworzył w nich zwiad konny. We wrześniu aktywne było zgrupowanie 2, dowodzone przez Robota. W nocy z 31 sierpnia na 1 września partyzanci opanowali Końskie, rekwirując potrzebne materiały i likwidując 5 niemieckich agentów. Już 3 później robotowcy ostrzelali w Wólce Plebańskiej niemiecki pociąg. 16 września zgrupowania podjęły walkę z kolejną niemiecką obławą. Zasadzka na polanie Barwinek, gdzie dowodził Nurt, zakończyła się śmiercią około 60 Niemców. Niestety 14 października 1943 roku w wielkiej wsi Niemcy otoczyli dowódcę zgrupowania numer 2 Robota. W walce poległ Waldemar Świec i 5 jego żołnierzy. 26 października Niemcom udało się zlikwidować tajną fabrykę pistoletów maszynowych Sten w Suchedniowie. Kierownikiem produkcji był w niej inżynier Kazimierz Czerniewski, pseudonim Korebko. W efekcie zgrupowania zostały pozbawione ważnego źródła dostaw broni. Niestety najgorsze miało dopiero nadejść 28 października. 4000 żołnierzy niemieckich zorganizowało 3. obławę na zgrupowania. W całodziennych zmaganiach ginie 38 partyzantów, w tym 27 z oddziału inspektora Jacka. Ginie zjawa Ludmiła Stefanowska, ranna 19-letnia młoda kobieta, której żandarm kolbą rozbił czaszkę. Przepadają zimowe zapasy odzieży, butów, żywności. Baza na Wykusie została zniszczona. 11 listopada po koncentracji zgrupowań na Szczytniaku doszło do rozesłania żołnierzy na zimowe kwatery. Dowództwo pozostało z około 40 partyzantami. Wobec sytuacji, która wskazywała na istnienie szpiega, w szeregach oddziału czasowo zerwano z nim kontakty. Komenda Główna w grudniu otrzymała prośbę Ponurego o zwolnienie z zajmowanych funkcji. Ten doświadczony dowódca został skierowany do okrągu Nowogródek, gdzie został ostatecznie dowódcą 7 Batalionu 77 Pułku Piechoty Armii Krajowej. Kapitan Ponury zginął w walce 16 czerwca 1944 roku pod Jewłaszczami. 2 stycznia 1944 roku komendantem zgrupowań partyzanckich Armii Krajowej Ponury został porucznik Eugeniusz Kaszyński, pseudonim Nurt, dotychczasowy zastępca Ponurego. Nastąpiła reorganizacja w ramach przygotowań do akcji Burza. Zgrupowania przyjęły nazwę Oddziału Partyzanckiego 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej, gdzie utworzyły 1 Batalion 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. 3 stycznia nadchodzi ostatnie nieszczęście. Niemcy zagarniają 5 ton zimowego wyposażenia dla batalionu. Aresztowano wiozącego ładunek porucznika cichociemnego Czarkę Jana Rogowskiego, który pomimo tortur nikogo nie wydał. Czarka został rozstrzelany 16 lutego 1944 roku. W oddziale znajdował się agent niemiecki, podporucznik Jerzy Wojnowski, pseudonim Motor. Agent zmuszony do współpracy przez Niemców przyznał się do zdrady. Przekazywał Niemcom informacje co najmniej od lipca 1943 roku. Skala jego zbrodni była ogromna. To on pomagał w organizacji 3 obław na zgrupowania. On wydał Robota i Czarkę. On zdradził mieszkańców Michniowa. On zamordował niewinne siostry Snopkówny. To skrócona lista jego zbrodni.
za współpracę przyjął od 2,5 tysiąca złotych do 3600 zł. Przesłuchiwany w obecności nurta zdrajca otrzymał najwyższy wymiar kary. Wykonawcą wyroku był chorąży Short, Tomasz Waga. Zdrajca został rozstrzelany w okolicy wsi Milejowice i pochowany na leśnej drodze. Zdrada Motora największe wrażenie wywołała u Ponurego. Jego przyjaciel, któremu zaufał, był sprawcem jego największych porażek. Ta bolesna historia niestety ma ciąg dalszy. W okolicach Kielc pojawiła się żona Motora, Tamara Labrosso-Wojnowicz. Aresztowana i przesłuchiwana przez żołnierzy ruchu oporu, przyznała się do pomocy mężowi w zdradzie. Tamara Labrosso została skazana na śmierć i rozstrzelana w okolicy wsi Kołomań w lasach Samsonowskich. Po zlikwidowaniu nielegalnej fabryki broni do nurta zgłosił się jego żołnierz z meldunkiem, że są gotowi podjąć się dalszej produkcji broni w oddziale. W krótkim czasie zdobyto na wrogu samochód warsztatowy i szybko rozpoczęto produkcję pistoletów maszynowych KIS, których wyprodukowano około 45 egzemplarzy oraz min przeciwpancernych, które wkrótce bardzo się przydadzą. 2 maja 1944 roku ludzie z oddziału Armii Ludowej, dowodzeni przez Czesława Byka, pseudonim Brzoza, dokonali napadu na dwór Rauszerów Grzegorzewica. Dwór i wszystkie zabudowania zostały doszczętnie spalone. Będące wówczas we dworze dziedziczka Jadwiga Rauszer z domu Reklewska, jej przyjaciółka, łączniczka Armii Krajowej Kalina Rauszer-Stypińska zostały bestialsko zamordowane. Niestety oddział nurta spóźnił się z pomocą. 3 maja 1944 roku w Święto Konstytucji porucznik Nurt awansował do stopnia kapitana. W dniu 29 czerwca 1944 roku patrol żołnierzy z 1 batalionu wykonał wyrok na poruczniku Otto Schulzu, szefie gestapo powiat Opatów. W trakcie wymiany ognia zginął plutonowy sierpień Zbigniew Duś, dowódca patrolu. Kapitan Nurt wydał rozkaz. Ma odbyć się pogrzeb z honorami wojskowymi w rodzinnej miejscowości poległego. Tak te chwile wspominał sam Nurt. Na czele konduktu szedł szwadron, który nie tylko oddawał ostatnią posługę koledze, ale miał osłaniać ten cały tłum, gdyby Niemcy przebili się przez linię Czad. Za szwadronem kompania honorowa, w której służył sierpień. Przed oczyma publiczności defilowały kolejno plutony. Księżyc jasnymi blaskami podkreślał ich uzbrojenie. Za kompanią honorową chłopski wóz, wysoko wymoszczony, wiózł trumnę. Awansowany pośmiertnie sierpień jechał w ostatnią doczesną podróż. Zrodziła go ziemia świętokrzyska pod słomianą strzechą. Ona też miała przyjąć jego prochy. Więc oto jechał wysoko na wozie, paradnie, jak przystało na żołnierza i gospodarza tej ziemi, którą orał i bronił, dla której by wolną była zginął. Za trumną szły matka staruszka i siostry zmarłego. Nie płakały. Głowy niosły wysoko. U wrót cmentarza czekali księża. Kondukt stanął. Najbliżsi koledzy sierpnia podnieśli trumnę na barki. Księża zaintonowali psalm i trumna popłynęła wysoko nad zwartą ciżbą ludzką. Gdy schyliłem się do ręki matki chłopki spod Gór Świętokrzyskich, odpowiedziała: dziękuję panu komendantowi za opiekę nad synem. Jestem z niego dumna. W pogrzebie wzięła również udział żona sławnego partyzanta Ponurego, mego kolegi Skoczka. W tym samym bodajże czasie, w dalekiej ziemi nowogródzkiej, chowano jej męża, który zginął w walce. Nie mogła mu złożyć ostatniej posługi. Tragiczne wiadomości dotarły do batalionu 7 lipca 1944 roku, kiedy to w starciu pod Wolą Grójecką zginęło 32 ludzi wachmistrza Tarzana Tomasza Wójcika. Prawdopodobnie w tym czasie do batalionu Nurta dołączył ksiądz Zygmunt Głowacki, pseudonim Jaskulski. Był to kolejny duchowny po księdzu Jerzym Grodeckim, pseudonim Szkarłatny Kwiat, służący w 2 pułku Armii Krajowej. Kapłani odprawiali msze święte w święta państwowe oraz uczestniczyli w pogrzebach poległych partyzantów. A niestety było ich dużo, bo droga do wolności
wymagała ofiar. Od początku 1944 roku Armia Krajowa przystąpiła do realizacji akcji Burza. Pierwotnie świętokrzyski ruch oporu miał opanować zakłady zbrojeniowe w Skarżysku, Starachowicach i Ostrowcu. Wobec wybuchu Powstania Warszawskiego i przedłużającej się walki w stolicy nastąpiła zmiana planów. Część oddziałów zgrupowanych w 2 Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej pod komendą podpułkownika Lina Antoniego Żółkiewskiego ruszyła na pomoc stolicy. Wśród idących na pomoc byli żołnierze Nurta. Niestety, docierając do linii rzeki Pilicy, wobec przewagi sił niemieckich i słabości własnych sił, Polacy wycofują się. Nie mogły w otwartym terenie przejść polskie oddziały ponad 100 km, by dotrzeć do stolicy. Batalion Nurta powraca w Świętokrzyskie. W wolnych chwilach podkomendni Nurta mają intensywne szkolenia. W nocy z 26 na 27 sierpnia 1944 roku wydzielony oddział z 1 i 2 batalionu 2 pułku piechoty Armii Krajowej zaatakowały wieś Dziebałtów. Miały się w niej znajdować lekkie działka z obsługą, które można przejąć do dalszej walki z Niemcami. Zamiast tego zastano ciężką artylerię. W toku walki zniszczono moździerz kalibru 220 mm i uszkodzono 3 ciężkie haubice. W starciu życie straciło około 40 Niemców i 4 Polaków. 3 września żołnierze Armii Krajowej i batalionów chłopskich wspólnie ocalili przed pacyfikacją miejscowość Radoszyce. W ciągu 2 dni walki zginęło 20 mieszkańców Radoszyc i 1 partyzant. Niemcy mieli 14 zabitych. Do kolejnego starcia z Niemcami doszło 26 września, kiedy niemiecka grupa operacyjna wspierana przez czołgi i lotnictwo zaatakowała jednostki 2 Dywizji Piechoty Armii Krajowej w okolicy wsi Radków i Krasów na południe od Włoszczowy. Całodzienne walki kosztowały Niemców życie 12 żołnierzy. 8 października Nurt został dowódcą 2 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej. Niestety już 12 października rozwiązano jednostki na poziomie pułku i powrócono do operowania batalionami. Nurt dowodzi wówczas 1 Batalionem 2 Pułku Piechoty. 29 października 1944 roku doszło do niemieckiego ataku na oddziały z 74 i 2 Pułków Piechoty Armii Krajowej. Główne uderzenie przyjął na siebie batalion Nurta. Ten atak kosztował życie około 100 Niemców. Tak starcie wspominał sam Kaszyński. Moim celem jest przetrwanie do wieczora. Musimy już jednak oszczędzać amunicję. Podpuszczamy więc nacierających na kilkadziesiąt metrów i rozbijamy krótkimi seriami ze wszystkiej broni maszynowej, jaką batalion rozporządza. Maszynki i karabiny huczą po lesie gęstymi strzałami, a moździerz strzela na tak krótkie odległości, że jego ogień może się stać niebezpieczny dla nas samych. Nieprzyjaciel nie może nas zgnieść. Zapada zmierzch. Walka dogasa. Starym zwyczajem Niemcy na noc wycofują się z lasu. Na to tylko czekam. Każę pochować naszego poległego. Naprędce porządkuje nadszarpnięty tabor i nakazuje odskok na Chotów. Nieprzyjaciel nie każe zbyt długo na siebie czekać. Do lasu bez ubezpieczenia, 3 samochodami osobowymi i 2 ciężarówkami wjechali Niemcy. Sytuację ratuje strzelec Andrzej, otwierając ogień z 2 KM. Niemcy rewanżują się natychmiast. Trafiony kulą w czoło Andrzej wycofuje się z bronią z linii ognia i traci przytomność dopiero na punkcie opatrunkowym. Niemcy posuwają się. Do przeciwuderzenia rzucam kompanię Habdanka, ale nie jest już potrzebna, bo sytuację znowu wyjaśnił na naszą korzyść moździerz. Niemcy uciekają w stronę wsi. Piękny widok. Na linii przesieki leśnej stoi niemiecka kompania, którą odprawia oficer. Szliśmy tak cicho, że niczego nie usłyszeli. Dziki już posuwają się pod duktę, na której są Niemcy. Idą nie jak dziki, ale jak koty. Po chwili łupią do nieprzyjaciela tak zaskoczonego, że długo nie odpowiada własnym ogniem.
Mariański znowu wyczynia cuda. Wali z moździerza we wszystkich kierunkach, aby przekonać Niemców, że mamy więcej broni strumotorowej. Wszystkie jego interwencje są wyjątkowo skuteczne. Ma szczęśliwą passę. Walki pod Lipnem i Chotowem następnego dnia były największymi starciami batalionu w 1944 roku na ziemi świętokrzyskiej. Warto pamiętać, że straty Niemców szacowano na 300 zabitych w efekcie dwóch dni walki. Straty własne to 11 poległych. Kiedy żołnierze Nurta dotarli 31 października do Ewelinowa, zrozumieli, po co były ciągłe treningi i przemarsze. To po prostu ratowało życie. Młodzi oficerowie, jak porucznik Marian Świderski, kapitan Stanisław Pałac czy podporucznik Zdzisław Rachtan, byli wzorami dla swoich podwładnych. Wobec ciągłych niemieckich obław nadchodzącej zimy Nurt jest zmuszony rozformować batalion. Sytuacja wobec pojawienia się jednostek frontowych staje się coraz trudniejsza. Ostatni apel odbył się 14 listopada koło Gajówki Świnia Góra. Stanęło na niej symbolicznie 300 żołnierzy, o których dowódca cicho powiedział: takiego wojska jak to ja już miał nie będę. Do stycznia 1945 roku przebywał w majątku Kowerskich w Przyłęczku koło Jędrzejowa. 18 stycznia 1945 roku Eugeniusz Kaszyński zostaje mianowany do stopnia majora ze starszeństwem od 1 stycznia 1945 roku. W tym czasie znad Wisły ruszyła ofensywa Armii Czerwonej, zajmującej tereny, gdzie walczyli żołnierze Nurta. Następnego dnia generał Leopold Okulicki, pseudonim Niedźwiadek, wydał rozkaz o rozwiązaniu Armii Krajowej. 21 stycznia Nurt został odznaczony Krzyżem Walecznym. Pod koniec lipca 1945 roku major otrzymał zgodę przełożonych na opuszczenie kraju. 7 sierpnia 1945 roku Eugeniusz Kaszyński opuścił na zawsze ojczyznę. 1 września wrócił do swojej pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. W opinii z tego okresu są stwierdzenia: zamknięty i nieufny. Planowano dalsze wojskowe szkolenie sugerujące karierę w armii. Niestety, polskie siły zbrojne zostają rozwiązane. Na przełomie 1947 i 1948 roku Eugeniusz Kaszyński po raz pierwszy znalazł się w szpitalu. Diagnoza była poważna – schizofrenia. Nurt będzie częstym pacjentem szpitala w Mapleton Park pod Londynem. Wśród jego lekarzy będzie dr Wanda Piłsudska, lekarz-psychiatra starający się pomóc polskim weteranom. Wydaje się, że najpełniej ówczesny stan majora opisują słowa doktora Marka Jedynaka. Kaszyński był człowiekiem ideowym, romantykiem, który pozbawiony celu życia, rozgoryczony i samotny, z każdym dniem zamykał się w sobie i powoli gasł. Majorowi udało się przeżyć dzięki pomocy przyjaciół. Rotmistrza Maksymiliana Lorenca, pseudonim Katarzyna, byłego dowódcy 4 Pułku Piechoty Armii Krajowej, w domu którego mieszkał, oraz majora Henryka Pawelca, pseudonim Andrzej. Ten ostatni bohater wojenny odegra istotną rolę w życiu Kaszyńskiego. Skromne środki, jakimi dysponował, pomimo pomocy przyjaciół, wskazują, że major żył w ubóstwie. Po okresie stalinizmu, pomimo choroby, nawiązał kontakt z niektórymi ze swoich żołnierzy. W liście do Tomasza Wagi napisał: pytasz, czy ja ciebie pamiętam? Ja ciebie, jak również innych, do końca życia nie zapomnę. Podobnie odpowiedział Tlebowskiemu: ja ciągle pamiętam Michniów. Czuję mróz na policzkach. Kawaler Virtuti Militari
odszedł 24 marca 1976 roku w Londynie w wieku niespełna 76 lat i został pochowany na jednym z londyńskich cmentarzy. Pozostało do spełnienia jego ostatnie życzenie – być pochowanym u stóp kapliczki na Wykusie. Zadanie tego podjął się przyjaciel majora Kaszyńskiego i podobnie jak on kawaler Virtuti Militari, major Henryk Pawelec. Ten niezwykły człowiek, uczestnik jednego z zamachów na agenta kieleckiego gestapo Witka, żołnierz pierwszej i drugiej konspiracji, po latach mógł już po upadku komunizmu przywieźć do kraju prochy majora Kaszyńskiego. W dniach 11 i 12 czerwca 1994 roku odbyły się uroczystości, po których prochy majora Eugeniusza Kaszyńskiego spoczęły na zawsze w ukochanej ziemi świętokrzyskiej obok niezwykłej kapliczki na Wykusie, miejscu tylu radości i dramatów, ale ich miejscu, bo zostały tam ślady, ich ślady.